kamienie są pod wodą. No nic, trzeba się jakoś przedostać. Już drugi raz mnie to zaskoczyło, bo kiedyś tutaj byłem raz i było podobnie. Pływy. Kurczę, jak ja mam tu przejść? Się woda podniosła. To nie jest takie proste teraz tutaj się przedostać. No nic, spróbuję tutaj po tym kamieniu trochę po wodzie. Ale jazda bez trzymanki. Kamienie jeszcze luźne, one się ruszają. O, tu o, tu dam radę. Tutaj tędy się przejdzie bez problemu. O kurde, a tam taka ściana. Coraz gorzej. Wody jest coraz więcej. Tu, tu. No i tutaj muszę już się wspinać. Nie ma bata. Kurczę, jeszcze masz jedną rękę tylko, bo sprzęt podbiera zwierzętki. No i tu się chyba za te krzaki trzeba trzymać. Jak ja mam tu przejść? Już mam wodę w bucie. Tu nie przejdę, nie ma bata. Zaraz będzie kąpane pewnie. Może jakoś tak. Jak się ten konar nie urwie i nie utrzyma, to przejdę. A jak się urwie, to będę leżał w wodzie. Dobra. Udało się, kuźwa. Tu już przejdę. Ale rzeźnia. Utopiłem wędkę. I próbuję ją złowić. Widzę ją na dnie. O, jest. Chodź. Widzieliście kiedyś coś takiego? Cała wędka, miałem ją na brzegu i ją utopiłem. No po prostu tylko ja mogłem to zrobić. Ale już chyba się uda. O, jejku, jest. Ale rzeźba, co? Pięknie ją złapałem harpunem za samą rękojeść. Mamy tutaj przynęty na spinning spincrafta. Krewy to muchy w różnych kolorach. Tutaj wyżej mamy bombardę. Akurat ja sobie dzisiaj włożyłem tylko jedną, bo wiedziałem, że będę łowił tylko na tą bombardę. No, rybka. Na spincrafta. Jest rybcia. Dzień się ma ku końcowi. Słońce się schowało i a spincrafta. ...49 cm. Aha, ale jesteś żywa. 49 trotka. Stworzenie jest mega, mega silne. Na spincrafta. Jeśli szukasz sprawdzonych przynęt, zapraszam Cię do sklepu Go Fish in Norway. Link znajdziesz w opisie filmu. Dzięki serdeczne za oglądanie.